przeciągnąć za tą wyrównanie zespołu, czyli przyciągnąć informacje od Miasta Krakowa. Są jakieś informacje, z radni przyjechał, prawdopodobnie jeszcze trwa. Dość dzisiaj kontrowersyjne, to podejrzewam tą dyskusję i przyjęcie nowy statut dla dzielni, z tego co słyszałem. Zobaczmy. Proszę Państwa, nie będę nikogo z Rady Miasta, w takim razie przejdziemy do punktu czwartego, złożenia ślubowania przez pana Piotra Turczyk. Proszę Państwa, będzie się wypowiadać następująca. Odczytam już pani Dominiku. Odczytam już Państwa, odczytam ślubowanie. Później bym poprosił o powstanie pana Piotra. Który składa ślubowanie. Ja tylko chcę powiedzieć panie Piotrze, że wypowiada pan słowo, zresztą, które pan już zna, bo już ślubuję, później jeszcze, więc pan może pan jeszcze dodać, jak mi to pomóżło. Zrozumiecie państwo, że czytam ślubowanie wiary Konstytucji Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Panie Piotrze, prosiłbym o powstanie i złożenie ślubowania. Ślubuję. Tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt czwarty, czyli ślubowanie kolejnego Piotra mamy ze sobą. Witamy w gronie.